Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo dziękuję za przyjazd na nasze zaproszenie. Reprezentuję Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Branży Energetycznej spółek PGE Tauron. Zebraliśmy się tutaj, aby przedstawić bardzo niepokojące nas doniesienia dotyczące procesu negocjacji w sprawach czesko-polskich, może tak to nazwijmy. Za naszymi plecami jest kompleks turowski. Właśnie tego kompleksu energetycznego tyczy właśnie ten dialog, właściwie brak dialogu i impas w rozmowach. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni, gdyż reprezentujemy pracowników całej branży energetycznej. Niekoniecznie tutaj też jesteśmy zebrani, reprezentujemy grupę PGE. Jesteśmy z grupy energetycznej Tauron, bo cały proces negocjacji dotyczących transformacji energetycznych właśnie rozpoczął się, tak odbieramy, od Turowa i będzie tyczył praktycznie nas wszystkich. Zdecydowanie informowaliśmy już społeczeństwo, informowaliśmy Państwa o podwyżkach cen prądu przede wszystkim i pochodzących łącznie z tym prądem, ciepłem systemowym, który też niestety podrożeje. Obawiamy się zdecydowanie, że w ciągu już nawet kilku miesięcy będą zdecydowane podwyżki. Te podwyżki nie są związane z tym, że ktoś sobie wymyślił, że nagle trzeba większą cenę wprowadzić, aby więcej zarabiać. Te podwyżki będą przede wszystkim obowiązywały z uwagi na brak dostępności surowca, takim jakim jest tutaj energia elektryczna i tak samo ciepło. Jeżeli chodzi o sam kompleks turowski, chciałbym wskazać, że dysponuje on mocą w okolicach 2000 MW. W tej chwili, w tej sekundzie nasz kraj eksportuje na rynek zachodni prawie 2300 MW. Czyli ten kompleks, który mamy za naszymi plecami, w tej właśnie chwili właśnie eksportuje energię elektryczną na sprzedaż za granicę naszego kraju. Odstawienie takiej jednostki wytwórczej wiąże się przede wszystkim ze zubożeniem energetycznym w Europie, zubożeniem energetycznym w naszym kraju, a co za tym idzie właśnie ze wzrostem cen. Zapominamy o jednej rzeczy, która jest bardzo ważna dla mieszkańców. Przede wszystkim ciepło systemowe. Ciepło, które jest w domach, ciepło, które daje ten kompleks energetyczny, jest ono dostępne dla mieszkańców. Odstawienie tej jednostki wytwórczej zdecydowanie odetnie możliwości uzyskania ciepła systemowego dla mieszkańców Bogatyni. Nikt może w tym momencie nie pomyślał o tak prozaicznym detalu, jakim jest to ciepło, ale dla mieszkańców tego miasta jest to bardzo ważna informacja i to jest bardzo ważny czynnik, żeby ci mieszkańcy mogli żyć normalnie. Pamiętajmy także, że likwidacja miejsc pracy wiąże się nawet od 5 do 8 miejsc pracy bezpośrednio w okolicy takiego mieszkańca. Z czym to się wiąże? To nie jest tylko spółka energetyczna i spółki okołoenergetyczne, okołogórnicze, które pracują wokół kompleksu turowskiego. Przede wszystkim jest to nawet sklep spożywczy, gdzie pani codziennie przygotowuje kanapki, przygotowuje dostępność takich produktów jak chleb, który jest dostępny dla każdego. W tym momencie, jeżeli nie będzie tego pracownika, który codziennie rano udaje się do pracy, nie będzie też miejsca pracy dla właśnie tej pani. Chciałbym, żeby jeszcze informacje, które zbieramy od naszych pracowników, od mieszkańców, przedstawić tu Państwu, bo nie jesteśmy od tego, żeby negować, że wszystko jest źle. Jesteśmy od tego, żeby w tym miejscu wskazać, że liczy się przede wszystkim człowiek i pracownik w tym momencie, jeżeli negocjujemy tak ważną sprawę jak transformację energetyczną, gdzie mamy zdecydowany impas, a mógł on być rozwiązany, ta sprawa rozwiązana mogła być już zdecydowanie dawno, bo w rozmowach uczestniczymy prawie już 2 lata. Dziękuję. Szanowni Państwo, przyjechaliśmy tu dzisiaj wesprzeć naszych kolegów z kilku powodów. Tak naprawdę organizacja Greenpeace nas wszystkich szachuje jako Polaków i jako rząd polski i to jest praktycznie niedopuszczalne, że my będziemy, że tak powiem, płacić za to, że ktoś ma jakieś tam pomysły na to, że coś zielonego jest dla nas dobre czy źle. Ja im polecam taką książkę Jana Kwaśniewskiego, gdzie się dowiedzą dokładnie, jakie przyniesie skutki tak zwany Zielony Ład, bo to nie tylko energetyka, to także hodowla, to także przetwórstwo, to także rolnictwo, także wszystkie branże pochodzące. I teraz powiem Państwu w ten sposób. Tak jak tu kolega poprzednio powiedział, sama energetyka tutaj daje tysiące miejsc pracy i jest to powiązane bezpośrednio z innymi przemysłami. Czy Polska ma sobie pozwolić na to, że my będziemy to likwidować? Ja pytam się dzisiaj z tego miejsca, z tego tak ważnego miejsca,
Panie premierze, czy naprawdę zostały przeprowadzone bardzo dobrze tak zwane negocjacje z Czechami? Dlaczego pan Kurtyka jeszcze jest ministrem? Dlaczego pan Kurtyka przygotowuje projekty, które nawet uderzają w tak zwany ekogroszek, drodzy państwo? To jest działalność przeciwko obywatelom Rzeczpospolitej, drodzy państwo. Tak jak zostało to powiedziane wcześniej, tak szczególnie jak powiedział przewodniczący Artur Wilk, kompleks Turów to nie jest tylko system zabezpieczenia elektroenergetycznego kraju i Europy, dlatego że jesteśmy jednym systemem, jeżeli chodzi o elektroenergetykę. To są też miejsca pracy, ale to jest przede wszystkim to jest samorząd i ludzie. Za nami mogą państwo zobaczyć i odkrywkę, i elektrownię, ale też po prawej stronie panoramy Bogatyni. Jesteśmy podmiotem, który dzięki funkcjonowaniu kopalni elektrowni Turów utrzymuje 23 zakłady pracy budżetowe, jak szkoły, ośrodki kultury, sportu, rekreacji, biblioteki, żłobki, całą oświatę. Jesteśmy też jedynym samorządem, który ma na swoim utrzymaniu od 20 lat szpital gminny, którego jesteśmy właścicielem jako organ prowadzący i my ze środków własnych funkcjonujemy. Więc brak funkcjonowania na naszym terenie kopalni elektrowni Turów wiąże się z tym, że mało tego, że przestaniemy funkcjonować jako teren, który był od lat 60. Jako monokultura przemysłowa zbudowany tylko i wyłącznie na systemie wydobywczo-wytwórczym, ale też przestaniemy funkcjonować wypełniając swoje zadania własne jako samorząd. Dlatego, że wpływy, które do budżetu gminy trafiają z funkcjonowania tylko tych dwóch zakładów, mimo podatku od nieruchomości, udziału w podatkach od osób prawnych i fizycznych, to jest kwota prawie 90 milionów złotych. Więc pozbawienie nas takiego źródła finansowania to nie jest tylko zamknięcie zakładu pracy, ale to jest bez dobrze przemyślanej polityki i strategii, jeżeli chodzi o transformację społeczno-gospodarczą, przepraszam za określenie, zwijanie tej gminy. Dlatego my oczekujemy przede wszystkim informacji, rozmów z nami, jako mieszkańcami i jako stroną społeczną, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych dwóch zakładów pracy, ale też wypracowanie takiego spójnego programu na przyszłość, który da nam przede wszystkim wiedzę, poczucie bezpieczeństwa i tą wizję na przyszłość, z którą my będziemy się musieli tutaj jako społeczeństwo zmierzyć. Dziękuję. Szanowni Państwo, jesteśmy oburzeni sposobem prowadzenia rozmów z Republiką Czeską ze względu na to, że rząd polski i PGE doprowadziło do takiej sytuacji, że doszło do tak potężnego konfliktu. I oczekujemy jak najszybszego naprawienia i doprowadzenia do polubownego rozwiązania tej sytuacji. I to jest apel zarówno do strony polskiej, jak i do strony czeskiej. Koledzy powiedzieli tu wcześniej o powodzi, można cofnąć się historycznie do tych czasów, nie było to tak dawno. To przez Czechy i przez Niemcy dojeżdżaliśmy tutaj do pracy ze Zgorzelca, z okolicznych miejscowości. Można było sobie nawzajem pomóc i nikt nikomu nie zarzucał, tylko robiliśmy wszystko, żeby te miejsca pracy były, żeby społeczność lokalna, która tutaj jest, żyje, funkcjonuje i po naszej stronie i po stronie czeskiej czy niemieckiej mogła dalej spokojnie, bez żadnych antagonizmów funkcjonować. Co do transformacji energetycznej. Zdajemy sobie sprawę, że do tej transformacji musi dojść. Wcześniej czy później, poza tym te zasoby się wyłączą. My wiemy, że węgiel się kończy w 1944 roku i to jest ten czas, gdzie spokojnie można przebudować, przebranżowić całe tutaj tereny i zastąpić miejsca pracy, też żeby powstały miejsca pracy też poza sektorem górniczo-energetycznym, tylko to też, szanowni państwo, muszą być miejsca pracy, które będą godnie opłacane, żeby nie były to tylko miejsca pracy w centrach logistycznych i, jak to mówią, biedronkach w kasach w naszych tutaj lokalnych sklepach. Poza tym, jak do tego dojdzie, to będzie jeden wielki, potężny krach. I oczekujemy, że rząd polski usiądzie z całą stroną społeczną i zacznie na ten temat rozmawiać, bo prowadzenie rozmów z wąską grupą osób,
nie wiadomo skąd ona się wzięła, nie wiadomo jakie ma podstawy prawne do funkcjonowania i negocjowania czegokolwiek, doprowadzi do paradoksalnej sytuacji, tak jak słyszymy tutaj już od kolegów na Śląsku, okrzyknięta umowa górnicza, zaczynają wszyscy mieć wątpliwości do tego, czy oby tam wszystko i dobrze zostało zrobione, przemyślane i czy będziemy mieli dostęp do tej energii, która będzie drożeć w szalejącym tempie. Na dzień dzisiejszy widzimy, co się dzieje na rynku gazu. Brakuje gazu, brakuje wszystkiego. Ceny na rynku bilansującym wahają się w ciągu tygodnia, kiedy jest tak naprawdę to normalne zapotrzebowanie na energię elektryczną na poziomie 500 do 700 zł. Jedynie prąd, który jest tańszy, to on jest tańszy w soboty i w niedzielę. To nie może tak być. Nie można w ten sposób planować czegokolwiek. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jak wszyscy tutaj jesteśmy, zebraliśmy się w jednym celu. Musimy bronić naszych miejsc pracy, naszych kolegów, sąsiadów, nas samych. My za dużo chyba nie chcemy, to Państwo zostaną pod rozwagę, ale my chcemy tylko, aby ten węgiel nadal wydobywać z naszej kopalni, spalać go w tej elektrowni i żeby ten prąd od nas był kupowany. Czy to aż tak dużo? Wydaje mi się, że nie. Natomiast jeśli chodzi o aspekt społeczny, zamknięcie tego kompleksu spowoduje tu straszną degradację tego terenu. Ubóstwo ludzi i może być też przyczyną wielu różnych takich sytuacji, gdzie ludzie sami nie wiem jak to określić. Będą targać na swoje życie, nie? Bo niestety ludzie tutaj z tą ziemią się związali, z tymi zakładami, pobrali kredyty, pobudowali się tutaj, tak założyli rodziny i nagle zabrać im to wszystko, to jest dla nich tragedia. Ci ludzie nie będą potrafili się odnaleźć, będą potrafili żyć i właśnie musimy o to walczyć, o to musimy zabiegać, że nie wolno tym ludziom, tych ludzi pozbawić pracy. My chcemy, nic więcej nie chcemy, my chcemy tylko tutaj pracować i godnie zarabiać i tylko tyle. Dziękuję. Wystąpią ogromne koszty społeczne, drodzy Państwo, o których dzisiaj rząd polski nie mówi. Te koszty społeczne są wyliczalne i powiem tak, są dokładne, że tak powiem, rozpoznania całego tematu transformacji i jeszcze raz apelujemy stąd, drogi rządzie, bądź rządem polskim, Rzeczpospolitej Polskiej. Jan Paweł II powiedział tak, to jest moja matka ta ojczyzna, to jest moja matka i trzeba o nią dbać. Tutaj, co mówili moi koledzy, przedmówcy, z tego wynika jedno. Jesteśmy jako społeczeństwo, jako pracownicy kompleksu tak zdeterminowani, że będziemy chwytać się każdej możliwości obrony miejsc pracy. Bo dla nas miejsca pracy to jest życie. To jest życie nasze, to jest życie naszych rodzin i całego regionu. Tutaj apeluję do wszystkich mieszkańców naszego regionu, bo zamknięcie Turowa to jest problem całego społeczeństwa. Konsolidujmy się w działaniach w obronie naszych zakładów pracy. W tej chwili przez stronę społeczną jest organizowany wyjazd do Luksemburga. Wszyscy mogą na ten wyjazd zgłosić swój akces. Wszyscy będą mieli miejsce w autobusie. Zamanifestujmy w sposób obrazowy. Dajmy znać naszym sąsiadom, że nasze miejsca pracy to jest dla nas najważniejsza sprawa. Jesteśmy obywatelami Polski, obywatelami Unii Europejskiej i oczekujemy takiego samego traktowania, jak ten obywatel jest traktowany w innych państwach. Dziękuję. Reasumując tutaj nasze spotkanie, chciałbym podkreślić jedną rzecz. Jesteśmy reprezentantami strony społecznej i nasi pracownicy, ci mieszkańcy prosili nas, żeby nie karać ich za to, że jest źle. Bo my możemy wziąć i manifestować i wskazywać nasze niezadowolenie. Ale kto ucierpi? Ucierpią nasi koledzy, ucierpimy my. To nie jest sztuka, żeby zniszczyć wszystko, bo jest nam źle. W tym momencie jesteśmy wskazani do ostatecznego, podkreślam, wskazania niezadowolenia z obecnego procesu negocjacji dotyczących kompleksu Turów i tak samo dotyczącego samej transformacji energetycznej, która jest nieprzygotowana na dzień dzisiejszy. Przypominam,
to my zaostrzyliśmy sobie, decydując się na unijne zgody, zaostrzenie celów klimatycznych do 55%. To wiąże się z naszą gospodarką. My nie jesteśmy przygotowani, nie jesteśmy bogatym krajem. Mamy w naszym kraju paliwa dostępne i tymi paliwami właśnie jest węgiel kamienny i węgiel brunatny i na nim musimy opierać gospodarkę. A to nie jest tak powiedziane, że produkcja energii elektrycznej czy ciepła właśnie na tych paliwach jest zła. Są technologie i są rozwiązania, które zdecydowanie można wprowadzić w naszej gospodarce. I właśnie w tym kierunku powinniśmy iść, żeby być niezależnym energetycznie. I ja powiem tak, patrząc na proces negocjacji i zaostrzenie polityki klimatycznej, przypomina mi się jeden film. Niestety to jest piłkarski poker, gdzie właśnie kompleks Turów dostaje tą czerwoną kartkę. Ale my jako strona społeczna nie pozwolimy na pozostałe 10 czerwonych kartek dla naszej drużyny. Przypominam, nie pozwolimy na to, aby wyeliminować w gospodarce naszego kraju tak mocny punkt, jakim jest gospodarka oparta na krajowym systemie energetycznym i na krajowych zasobach. Jeszcze tu może kolega dokończy taką jedną anegdotą. Nie pozwolimy na to, jeżeli dalej działania będą ze strony ewentualnie europejskiej, strony rządowej naciskały na naszych pracowników, na nasze miejsca pracy, zdecydowanie będziemy używali naszych rozwiązań zgodnie z ustawą o związkach zawodowych. I może Państwo się zapoznają, co możemy jako strona społeczna w obronie miejsc pracy wystąpić. Czekaj, Artur. Szanowni Państwo, ja tylko powiem tak. Niech cały naród zada sobie pytanie. Czy na pewno w sprawie tak ważnej rzeczy jak transformacja są słyszalne wszystkie głosy naukowców, uczelni, społeczne, samorządowe? Czy na pewno tak jest? Nie, drodzy Państwo, tak nie jest. Od samego początku apelujemy o to, żeby w tej rozmowie o transformacji, przy nawet umowach społecznych, byli wzięci pod uwagę samorządowcy. W takiej małej miejscowości jak Łaziska problem, jeżeli chodzi o podatkowy, to jest gdzieś koło 18 milionów złotych rocznie. Ja się pytam polskiego rządu, w jaki sposób chcecie uzupełnić to w budżecie. Takich budżetów miast, samorządów jest więcej. Więc apelujemy o to, żeby ta rozmowa była racjonalna. A poczynania pana Kurtyki są nieracjonalne, bo nie ma żadnej racjonalności w tym, że społeczeństwo polskie nie będzie mogło spalać, że tak powiem, ekogroszek czy paliwa stałe. Tu nie ma żadnej racjonalności. Dziękuję. Panie redaktorze, zanim może ja zakończę, tak jak Artur powiedział, odpowiem panu, co my możemy zrobić. My, największy chyba zasięg w społeczeństwie demokratycznym ma społeczeństwo obywatelskie, którego elementem też jest strona społeczna. My możemy tylko, tak jak Artur powiedział, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, możemy manifestować, zwracać uwagę na to, co jest dla nas najistotniejsze. To, co mówiliśmy wcześniej, to są sprawy nie tylko jeżeli chodzi o kraje, o Europę, jak zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego, ale nasze życie tutaj na tym terenie. To nie jest tak, że jak przestanie funkcjonować kopalnia, elektrownia, to za pomocą czarodziejskiej różdżki coś się tutaj wynajdzie i będziemy dalej pracować i będziemy dalej tworzyć te nasze dochody, jeżeli chodzi o społeczeństwo i o samorząd. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to jest, ja mam taki naprawdę serdeczny apel. Dzisiaj żyjemy w symbiozie na pograniczu, tu gdzie Państwo dzisiaj jesteście, specjalnie zrobiliśmy tą konferencję, dlatego że za Wami w linii prostej 400 metrów jest granica z Czechami. Po mojej prawej stronie mamy stronę zachodnią, jest granica z Niemcami. Dzisiaj 1/3 dorosłych mieszkańców naszej gminy pracuje po stronie południowej w Czechach i po stronie zachodniej w Niemczech. Symbioza polega na tym, że potrafimy współpracować na obopólnych korzyściach. My nie możemy też pozwolić dać się antagonizować i napuszczać jednych na drugich, dlatego że do niczego to nie doprowadzi. My chcemy jednego, że ten kompleks będzie pracował do momentu wyczerpania złoża, tak jak koledzy powiedzieli, czyli do roku 2044, z dobrze przyjętym planem, jeżeli chodzi o transformację społeczno-gospodarczą. Bez tego ten region przestanie tutaj funkcjonować. I tak jak pan redaktor zapytał, to odpowiem, że to, co my możemy zrobić, to możemy poprzez tą naszą aktywność i tą naszą działalność, mówić to, na czym nam zależy i nam się należy przede wszystkim najważniejsza rzecz, informacja, której do dzisiaj nie posiadamy. I kończąc, chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że abyśmy od 1 stycznia nie mieli podwyżek polskiego prądu, bo polskiego prądu już nie będzie. Dziękuję. Proszę?
o informacji, że my jesteśmy wykluczeni jako region przygotowany do transformacji społeczno-gospodarczej. Dlatego, że my na dzień dzisiejszy mówi się, że mamy mieć pracę, czyli koncesję do roku 2044, ale to jest okres 20-letni, więc ten okres jest już jakby przespany, dlatego że my musimy dzisiaj mieć wizję tego, z czym my będziemy się mierzyć i jakim my będziemy tutaj regionem po roku 2044. A tego nam brakuje niestety. Szanowni Państwo, jeszcze na koniec powiem w ten sposób. No przecież nie tylko strona społeczna o tym mówi, że będzie źle. O tym też mówią byli ministrowie rządów Polski. Między innymi posłuchajcie Państwo, co mówi na ten temat pan Markowski. On jasno powiedział, że będziemy mieli do czynienia w Polsce z ubóstwem energetycznym. No pytamy się, jeszcze się pytamy, bo jeszcze mamy wszyscy na to czas, czy my na pewno chcemy do tego doprowadzić. Czy na pewno mamy mieć po stronie 38-milionowego narodu negocjacje, powiedzmy, w taki sposób, że słuchamy jakiejś wąskiej grupki ludzi. No nie powinno tak być, drodzy Państwo. Jesteśmy dumnym narodem Piastów. Powinniśmy to wziąć pod uwagę, że coś żeśmy kiedyś znaczyli i powinniśmy znaczyć. Jesteśmy bardzo bogatym narodem. O tym mówił, nasza ziemia jest bardzo bogata. O tym mówił Kołłątaj, o tym mówił Staszic. A Sedlak powiedział w ten sposób. Pamiętajcie, drodzy rodacy, inne narody wcale nie są mądrzejsze, są tylko bogatsze i dobrze by było, żeby wszystkie głosy w tym narodzie były wzięte pod uwagę, jeżeli mamy problem transformacji, a nie, że ktoś jednym tym załatwia całą, że tak powiem, energetykę, w tym miejscu likwiduje miejsca pracy, likwiduje podatki. No drodzy Państwo, czy w Szwajcarii doszłoby do takiego, do takiego czegoś, że przychodzi Greenpeace i im mówią, wam w tej chwili pozamykamy, że tak powiem, nie wiem, hodowlę czy energetykę. Szwajcarzy dawno by im pokazali, gdzie ich jest miejsce i panie premierze Morawiecki, czas pokazać niektórym negocjatorom, gdzie jest ich miejsce, jeżeli są jasne dowody na to, że oni nie bronili stanowiska Rzeczpospolitej Polskiej i społeczeństwa polskiego. Dziękuję. Będziemy rozmawiać, naprawdę sytuacja jeszcze dynamiczna, my nie będziemy też wskazywali dokładnie godziny, miejsca, co będziemy dalej robić. Naprawdę, my mamy nadzieję, że z biegiem dni, i to są naprawdę już dni, nastąpi rozwiązanie tego impasu, który na dzień dzisiejszy jest pomiędzy stroną czeską a polską, z satysfakcją dla mieszkańców i dla pracowników tego tu obszaru. Dziękujemy. Może też być w ten sposób, że tak jak koledzy powiedzieli, no do Luksemburga nie wszyscy mogą jechać, tak? Nie wszyscy mogą jechać, bo to nie jest, powiedzmy, wyjazd jednodniowy, a z różnych przyczyn ludzie nie mogą jechać. Być może warto pomyśleć o tym, że wszyscy ci, których to będzie dotyczyło, a nie mogą jechać, może, powiedzmy, będziemy wszystkich zachęcać, żeby znaleźli się w Warszawie, bo tam też jest miejsce na to, żeby wyeksponować swoje niezadowolenie i ten problem, bo naprawdę w tej chwili trzeba zrobić wszystko społeczeństwo. Społeczeństwo polskie musi wiedzieć, co ich czeka po 1 stycznia 2022 roku. No jeżeli, powiedzmy, w tej chwili mówi się o podwyżkach, które, powiedzmy, nas czekają i to są kilkudziesięcioprocentowe podwyżki, to, drodzy Państwo, tylko jest początek. W Krakowie niedawno była konferencja, na której powiedziano tak, wcale nie chodzi o to, i to była konferencja dotycząca zielonej energii, wcale nie chodzi o to, żeby ta energia była tańsza, tylko żeby była zielona. Więc zachęcam Polaków do tej ekspresji takiej w myśleniu, żeby wiedzieli, że dzisiaj mamy swoje elektrownie, państwowe sieci, a potem ich nie będziecie mieli. Tak jak wiele gałęzi przemysłu, które zostały sprzedane czy rozkradzione w poprzednich latach.